Wynikiem 3-1 zakończył się czwartkowy mecz Dekorgas Działdowo kontra Morliny Ostróda. Dwa punkty dla gospodarzy zdobył Patryk Chojnowski. Mimo że działdowska drużyna była zdecydowanym faworytem spotkania, Morliny były o krok od sprawienia sporej niespodzianki. Ostatecznie to jednak gospodarze zwyciężyli 3-1, a dwa punkty zdobył Patryk Chojnowski. Poziom gry pozostałych zawodników Dekorglasu był co najmniej zaskakujący. Taki to jest sport. Tutaj z góry, gdyby wiadomo było, kto wygra, to nie byłoby tyle emocji. Bardzo cieszy przede wszystkim mnie postawa całej drużyny. Patryk Chojnowski dzisiaj pokazał charakter, wielką odporność psychiczną i wielki poziom sportowy. Także zapewnił nam trzy punkty nad derbowym pojedynku z sąsiadem z Zamiedzy. Bardzo mnie to cieszy to, że wygrywa te piąte sety, co było bolączką z poprzedniego sezonu. Jest to jego drugi wygrany pięciosetówka. Przypomnę, że w tamtym sezonie na 6 takich pojedynków wszystkie przegrał. Dlatego napawa mnie to optymizmem przed następnymi spotkaniami. Cóż, co do Tampęga? Tampęg wszedł w ten mecz bardzo źle. Przegrywał 2-0 i męczył się bardzo w trzecim secie. Jednak przełamał tą niemoc w tym trzecim secie i później już jakby kontrolował wydarzenia przy stole ping-pongowym. Jeżeli chodzi o Liżego Wrablika, jest to jego druga porażka z rzędu. 2 dni temu przegrał w Toruniu. Również tutaj odszedł od stołu pokonany. 2 razy wystawiałem go na pozycji numer 3. Natomiast, co dziwne, spotykał się z najlepszymi, czyli z numerami 1 swoich zespołów, odpowiednio z Chey Wengsingiem w Toruniu i tutaj z Michałem Pajkowem. Tu był bardzo bliski zwycięstwa, prowadził 2-0, w piątym secie prowadził 6-3, nie dowiózł tego, także bardzo, 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 bardzo szkoda tych gry Jerzego Wrablika, ale jestem spokojny o jego dyspozycję, jego przydatność w zespole, bardzo w niego wierzę i liczę i mało tego, jestem pewien, że będzie stanowił o sile zespołu w następnych spotkaniach. Spotkanie rozpoczęło się wygraną Patryka Chojnowskiego nad Adrianem Wieńckiem 3-0. W drugim pojedynku Tangpeng ledwo wygrał z młodym Robinem Devosem 3-2. Trzeci pojedynek to całkowite zaskoczenie i przegrana Jerzego Wrablika z Mikhailem Pajkowem 2-3. Pojedynek czwarty to już istne szachy. Dużo ryzykowałem przede wszystkim tym, że ta czwarta gra, gdzie zawsze spotyka się lider zespołu, tym razem tutaj był Patryk Chojnowski. Trafiłem jakby z ustawieniem, jeżeli chodzi o ustawienie przeciwników. Chciałem, aby Tangpeng w pierwszej rundzie nie trafiał na najsłabszego zawodnika drużyny ostruckiej. Także to mi się udało z trafieniem i do tego dostosował do poziomem Patryk Chojnowski, który naprawdę rozegrał bardzo świetne zawody. Mimo to, że prowadził 2-0, był bliski zwycięstwa. Później przyszła taka chwilowa niemoc, przegrał 2 pojedynki i w ostatnim secie wykazał się odpornością psychiczną i przechylił szale zwycięstwa. Był to ważny pojedynek, bo gwarantujący nam 3 punkty. Mistrz paraolimpijski z Londynu zdobył 3 punkt dla drużyny Dekorglasu, Morliny Ostróda pozostawiając z niczym. Kibice oszaleli z radości, a my razem z nimi. Trener jest jednak ostrożny w osądach i po 4 kolejkach nie wydaje jeszcze wyroków na przyszłość. To jest 4. kolejka. Tych kolejek, przypomnę, w sezonie zasadniczym jest 22, także jeszcze dużo, dużo, dużo pracy, dużo walki przed nami, dużo potu. Dużo emocji, mam nadzieję, dla kibiców. Tutaj chciałbym bardzo podziękować jak zwykle wspaniałej działdowskiej publiczności, która nas niesamowicie wspiera, żyje tym wszystkim, bardzo nas to cieszy i motywuje i przede wszystkim podnosi nasz poziom sportowy. Także jeszcze ciężko coś mówić, natomiast cieszą nas te zwycięstwa. Jest to 3. nasze zwycięstwo za 3 punkty po tym falstarcie w Zielonej Górze, gdzie graliśmy jakby w optymalnym układzie, a przegraliśmy z drużyną z Zielonej Góry. Pewne takie wątpliwości się wdarły, natomiast te 3 zwycięstwa pokazują, że idziemy w dobrym kierunku i oby tak dalej. Oby tak dalej, wydaje się, że tylko o tym myślą kibice Dekorglasu. Jak zapowiada właściciel klubu Gabriel Hojak, mierzymy oczko wyżej niż w poprzednim sezonie. Po to były wzmocnienia drużyny. 3 nowych zawodników to jednak nie rozrzutność, a konieczność. Nigdy nie wiadomo, który z nich akurat dla nas zagra. Na bieżąco jest to wszystko jakby analizowane, natomiast z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia trenera, będę zadowolony, jak przyjedzie którykolwiek z tych zawodników. Mówię tutaj o Tangpengu, czy Wong Chungtingu, czy Yoshimurze, gdyż zawodnicy prezentują naprawdę bardzo wysoki poziom sportowy i ten poziom jest bardzo zbliżony do siebie. Zajmują bardzo bliskie miejsca w rankingu światowym, 15, 17 i 18. Także obojętnie, który tych przyjedzie, będzie stanowił o sile naszego zespołu i będzie bardzo dużym wzmocnieniem.
Kolejny mecz odbędzie się już 25 października o godzinie 18. Po przeciwnej stronie stołu zobaczymy zawodników z drużyny GMKS Strzelec Frysztak. Zapraszamy.